To, co dzisiaj przedstawię, zapisane jest w 13 rozdziale Księgi Apokalipsy i jest kontynuacją naszego rozważania, które mieliśmy ostatnim razem, gdy byłem, dotyczącego wizji niewiasty i smoka z 12 rozdziału Księgi Apokalipsy. Moi drodzy, weźmy do rąk egzemplarze Pisma Świętego, otwórzmy tam, gdzie znajduje się 12, 13 rozdział Księgi Apokalipsy, patrzmy w tekst, analizujmy, śledźmy tekst. Zapisywać nic specjalnie nie musicie, ponieważ otrzymacie, że tak powiem, dyspozycję tego, co będę dzisiaj przedstawiał, żebyście mogli sobie w domu to na spokojnie przetrawić. 12 rozdział Księgi Apokalipsy, kończący się 18 rozdziałem, brzmi: i stanął na piasku morza. Kto stanął na piasku morza? No ten smok, prawda? Ten smok opisany w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy. Ten smok, który walczył z niewiastą, próbował tą niewiastę zniszczyć, ale nie udało mu się. I pamiętacie, że kiedy mu się nie udało, to wtedy on odszedł na krótką chwilkę, bardzo zeźlony, aby przygotować się do kolejnego ataku na lud Boży, tym razem na lud Boży czasów ostatecznych, bo on jest określony w końcówce, w 17 rozdziale Księgi Apokalipsy jako kto? Resztka potomstwa niewiasty. Ale historia biegnie do przodu i Bóg pokazał apostołowi Janowi, jakie narzędzia szykuje smok do walki z ludem Bożym w przededniu przyjścia Jezusa Chrystusa. No i właśnie o tym mówi 13 rozdział, gdzie jego pierwsza część poświęcona jest katolicyzmowi, a druga część upadłemu protestantyzmowi, no szczególnie amerykańskiemu. No więc dzisiaj tą pierwszą część sobie spróbujemy przeanalizować. Smok stanął na piasku morza. A więc gdy smok przegrał wojnę z niewiastą, stanął na piasku morza, by przygotować się do zniszczenia resztki potomstwa niewiasty, czyli ludu Bożego czasów ostatecznych. Stojąc na brzegu morza, smok inicjuje powstanie potęgi, którą użyje przeciwko świętym w czasach końca. I za jego to sprawą wyłania się z morza zwierzę, któremu Jan poświęca pierwszą część 13 rozdziału Księgi Apokalipsy. Przeczytajmy teraz wspólnie pierwszy werset 13 rozdziału. I ujrzałem z morza zwierzę wychodzące, mające rogów 10 i głów 7, i na rogach jego 7 diademów, a na głowach jego imię bluźnierstwa. Mamy tutaj wiele symboli profetycznych. Pierwszym to jest morze. To zwierzę wychodzi z morza. A morze to profetyczny symbol ludów, narodów, krajów, obszarów zamieszkanych i cywilizowanych. No i samo zwierzę jest symbolem czego? Jest symbolem jakiegoś mocarstwa, jakiejś potęgi. Może to być potęga polityczna, może to być również potęga religijna, ale na pewno jest to potęga wroga Bogu i jego ludowi. Co się dzieje? W końcu pierwszego wieku, bo Apokalipsa Jana jest spisana w końcu pierwszego wieku, proroctwo zapowiedziało, że na obszarach zamieszkanych przez różne ludy i narody, na obszarach Starego Świata wyłoni się jakaś nowa potęga. Ta potęga, czytamy, że ma 10 rogów. Jest to profetyczny symbol 10 królestw germańskich powstałych na obszarach zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w czasie jego upadku w roku 476. I to jest symbol z jakiej księgi zaczerpnięty? Księgi Daniela, prawda? Tam w księdze Daniela na głowie takiej jednej bestii z 7 rozdziału mamy 10 rogów. Smok, ta bestia wychodząca z morza ma również 7 głów.
One są symbolem mocarstw wrogich Bogu i Jego ludowi. Bo smok posługuje się potęgami polityczno-militarnymi w walce z ludem Bożym. Zauważcie, Babilon, Persja, teraz czytamy Księgę Zdrasza i Nehemiasza, to były siły, które mogły w jakiś sposób pokrzyżować Boży plan zbawienia, zatrzymać działalność misyjną ludu Bożego. Babilon, Persja, Helenowie, Rzym, średniowieczne papiestwo, rewolucja francuska w to wchodzi i odrestaurowane współczesne papiestwo. Ale jeśli dalej popatrzymy, to czytamy, że na rogach jego jest 7 diademów. A diadem, pamiętamy, to jest korona, to jest oznaka panowania i władzy. I teraz ci, którzy uważnie czytają Księgę Apokalipsy, co szczególnego zauważycie? W 12 rozdziale Księgi Apokalipsy smok miał diademy korony na czym? Na głowach. Popatrzcie dobrze, miał na głowach. To znaczy, że proroctwo dotyczyło starożytności, kiedy Rzym panował. Tutaj to zwierzę ma gdzie diademy? Na rogach. Łapiecie tą różnicę? To z 10 diademów na rogach zwierzęcia wskazuje, że chodzi tu już o inne czasy. Tu chodzi o czas panowania 10 królestw. Czyli zwierzę musiało się wyłonić wśród królestw Europy Zachodniej po upadku łacińskiego cesarstwa rzymskiego w 476 roku. To są już czasy nam bliższe. Starożytność już odeszła w przeszłość. Czytamy, że ma bluźniercze imiona. A co to jest bluźnierstwo? To jest przypisywanie sobie atrybutów i właściwości Boga. Stawianie siebie na miejscu Boga. I taki jest charakter zwierzęcia. Jest tylko jedna potęga, która pasuje do proroctwa i jest nią właśnie rzymskie papiestwo. Ono wyłoniło się w centrum antycznego świata po upadku łacińskiego Imperium Rzymskiego w 476 roku i rozprzestrzeniło się na całą Europę Zachodnią. I rzeczywiście papiestwo stawia siebie na miejscu Boga i przypisuje sobie jego atrybuty. Na przykład papież Leon XIII w liście apostolskim z 20 czerwca 1894 roku oświadczył: my, papieże, zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmocnego. Teraz popatrzmy na 13 rozdział, pierwszą jego część, drugiego wersetu. A zwierzę, które ujrzałem, było podobne panterze, a stopy jego jak niedźwiedzia. Wymienione zwierzęta występują w Księdze Daniela i są proroczymi symbolami starożytnych mocarstw. Lew to Babilon, niedźwiedź to Persja, pantera to Helenowie, a więc papiestwo jest kontynuatorem starożytnych pogańskich mocarstw. Papiestwo ich śladem pragnie dominować, tak jak Nebukadnezar stanął i mówi: o, to jest mój Babilon, to moja chwała, moja potęga, ja będę panował nad całym światem. Papiestwo przejęło od tych starożytnych mocarstw kult, misteria religijne, wierzenia. No i podobnie jak one, z siebie stawia na miejscu Boga, no i przede wszystkim ma raczej wrogi, no raczej, to złe słowo, zdecydowanie wrogi ma stosunek do ludu Bożego. I popatrzmy na drugą część 13 wersetu. I dał mu smok moc swoją i tron swój, i władzę wielką. No i właśnie, tutaj mamy tajemnicę popularności i potęgi rzymskiego papiestwa. To jest niesamowite, że ta potęga przetrwała tyle zawirowań historii, tyle burz dziejowych, od schyłku starożytności aż do dzisiaj.
a cieszy się taką wzrastającą popularnością. To by wydawałoby się niemożliwe, ale za papiestwem stoi potęga szatana, która powoduje jego olbrzymią popularność i sukcesy. Smok stojący na brzegu morza, ten szatan, mający panowanie nad narodami świata, inicjuje powstanie papiestwa i przekazuje mu swoją moc, swój tron i władzę. I od czasów rządów w pierwszej połowie IV wieku cesarza Konstantyna Wielkiego pamiętamy, że prześladowania ustają, prześladowania chrześcijan. I wkrótce chrześcijaństwo staje się religią państwową, staje się religią powszechną, czyli katolicką, bo greckie słowo katolikos oznacza co? Powszechny, prawda? Czyli to jest powszechne chrześcijaństwo, które obejmuje cały obszar dawnego Cesarstwa Rzymskiego. W 381 roku Teodozjusz Wielki, to jest bardzo ważna data, ja ją bardzo często powtarzam, wydaje dekret, w którym katolicyzm zostaje ustanowiony religią państwową. Innowierstwo, pogaństwo stają się przestępstwem prawnie karanym. I dekret Teodozjusza Wielkiego, ustanawiający katolicyzm religią państwową, staje się początkiem prześladowań chrześcijan, ale chrześcijan nie katolików i pogan. W 538 roku, czyli 62 lata po upadku Cesarstwa Zachodniego, wchodzi w życie tak zwany Corpus Iuris Civilis. Był to zbiór praw rzymskich cesarza bizantyjskiego Justyniana Wielkiego i na jego mocy biskup Rzymu stał się papieżem, czyli zwierzchnikiem Kościoła Zachodniego. On przejął schedę, kompetencję, władzę i autorytet po dawnych cesarzach rzymskich. Tron cesarzy rzymskich upadł, powstała pustka, luka i w tą lukę weszło właśnie papiestwo. W tą lukę dziejową wszedł biskup Rzymu. I w ten sposób smok przez działania cesarzy Rzymu, bo proroctwo mówi, że smok dał mu swoją siłę, tron, prawda? A więc smok przez działania cesarzy Rzymu, a potem Bizancjum, szczególnie Justyniana Wielkiego, wyniósł rzymskie papiestwo do rangi największej potęgi religijno-politycznej w Europie Zachodniej. A w następnych wiekach świeccy władcy Europy Zachodniej, szczególnie Frankowie, politycznie i militarnie utrwalili potęgę papiestwa i kościoła katolickiego. Popatrzmy teraz na pierwszą część 13 wersetu. A jedna z głów jego jak zarżnięta na śmierć. Bo ja tutaj używam tego przekładu interlinearnego. Podczas rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich dominacja papiestwa została obalona. Gdy papież Pius VI poparł koalicję antyfrancuską, Francja wystąpiła zbrojnie przeciwko papieżowi, także w 1797 roku w Tolentino obie strony zawarły pokój. Pius VI na rzecz Francji zrzekł się Awinionu, północnej części państwa kościelnego, musiał zapłacić wysoką kontrybucję, oddać cenne dzieła sztuki i starodruki. Ale wkrótce w Rzymie wybuchły rozruchy przeciwko ambasadorowi Francji, Józefowi Bonaparte, podczas których zginął generał Dufot. I wtedy dyrektoriat rozkazał Napoleonowi zająć Rzym, ogłosić go republiką, anulować państwo kościelne. I w 1798 roku Francuzi zajęli Rzym, aresztowali Piusa VI, wywieźli do Francji, gdzie zmarł w więzieniu. Ja trafiłem w książkach
na taką ciekawą notatkę historyków katolickich. Oni przyglądając się temu, co się wtedy działo, napisali takie słowa. Ciekawe słowa, posłuchajcie. Zdawało się, że rzeczywiście papiestwo zostało zniszczone. Wygłoszono nad nim mowy pogrzebowe i stawiano mu nagrobki. Jego los miał wyrażać pomnik pod zamkiem świętego anioła, na którym bogini wolności deptała tiarę. I w ten sposób zakończył się proroczy okres 1260 lat supremacji papieskiej. Ale za niedługo wybrano nowego papieża Piusa VII. Napoleon Bonaparte pertraktował z Piusem VII i podpisał z nim konkordat. Ale w 1809 roku Pius VII ekskomunikował Napoleona. I wtedy Bonaparte uwięził Piusa VII w Savonie, tiarę papieską, archiwum watykańskie i duchownych kolegium kardynalskiego przewiózł do Paryża. W 1812 roku Napoleon wywiózł Piusa VII do, nie wiem czy ja to umiem przeczytać, bo francuskiego nie znam, Fontainebleau pod Paryżem i wymusił od niego zrzeczenie się władzy świeckiej. Czyli popatrzcie, ja podaję te szczegóły, żeby nam uzmysłowić jedną rzecz i za chwilkę więcej tych szczegółów podam. Ta śmiertelna rana, którą bestia otrzymała, to nie było jedno tylko wydarzenie. To był cały łańcuch, cały szereg wydarzeń, w których papiestwo dostało straszne baty i w końcu straciło swój wpływ, swój prestiż, to co posiadało w czasach średniowiecza. Prądy oświecenia, duch rewolucji francuskiej i czasów napoleońskich rozlał się po całym świecie. Kościół katolicki utracił swój autorytet, Europa odwróciła się od papiestwa, rzymski katolicyzm przestał być religią panującą, Kościół odsunięto od władzy, wprowadzono rozdział Kościoła od państwa. Władza świecka wycofała się z materialnego i militarnego wsparcia papiestwa. Wprowadzono wolność słowa, wyznania i powszechną edukację, a duchowieństwo zrównano w prawach z resztą obywateli i poddano pod sądownictwo świeckie, zobowiązując do lojalności wobec praw państwowych. I w tym sensie jedna z głów zwierzęcia oznaczająca supremację rzymskiego papiestwa w okresie 1260 lat, w tym sensie została w tamtych czasach zabita, zarżnięta. Ale popatrzmy teraz na kolejną część, czytamy druga część trzeciego wersetu i czwarty werset. I uderzenie śmierci jego zostało uzdrowione. I zdziwiła się cała ziemia nad zwierzęciem i pokłonili się smokowi, bo dał władzę zwierzęciu i pokłonili się zwierzęciu mówiąc, kto podobny zwierzęciu i kto może zacząć wojować z nim. Moi drodzy, no właśnie, papiestwo otrzymało śmiertelną ranę. Śmiertelna rana to były kolejne wydarzenia, które rzuciły papiestwo na ziemię. Ale zagojenie się tej rany to też był pewien ciąg wydarzeń, który doprowadził do tego i dalej to się dzieje, że papiestwo odzyskuje moc nad światem. Otóż po upadku Napoleona Bonaparte celem ustalenia nowego porządku w Europie zebrał się Kongres Wiedeński, który obradował w 1814, w 1815 roku. I Kongres Wiedeński przywrócił państwo kościelne we Włoszech. Kongres Wiedeński. On przywrócił z powrotem państwo kościelne we Włoszech. Ale później
Od 1848 do 1849 roku Europę ogarnął rewolucyjny zryw ludów, zwany Wiosną Ludów. I podczas Wiosny Ludów Włosi anulowali państwo kościelne, proklamując utworzenie na jego miejsce Republiki Rzymskiej. I wtedy Francja i Austria dokonały zbrojnej interwencji, obaliły Republikę Rzymską i przywróciły państwo kościelne. I teraz popatrzcie, jak ściśle związana jest polityka z religią w dziejach rzymskiego katolicyzmu. Jedne państwa obalają papiestwo, drugie państwa te papiestwo podnoszą do góry. Francja zadała papiestwu śmiertelną ranę, ale potem Francja podnosiła te papiestwo z powrotem do władzy, przywracając państwo kościelne. W drugiej połowie XIX wieku, podczas wydarzeń związanych ze zjednoczeniem Włoch, Giuseppe Garibaldi zajął państwo kościelne, ale bez Rzymu. I niebawem, w 1870 roku, wybuchła wojna francusko-pruska. Francuzi musieli wycofać swój garnizon z państwa kościelnego i dzięki temu 8 października 1870 roku Włosi zajęli Rzym i zlikwidowali państwo kościelne. A papież Pius IX zamknął się w Watykanie i ogłosił się więźniem Watykanu. I papiestwo znowu utraciło władzę świecką i polityczną, a papież pozostał jedynie przywódcą religijnym. Czyli to były takie wzmagania się, prawda, gdzie jedna szala przechylała się, gdzie szala przechylała się raz na tą stronę, raz na tą stronę. Ale proroctwo zapowiedziało, że papiestwo stopniowo zmartwychwstanie. I rzeczywiście tak się dzieje. W latach 1869-1870 odbył się pierwszy Sobór Watykański, który zaingerował, przepraszam, nie zapoczątkował odnowę szacunku i czci dla papieża. I właśnie wtedy na pierwszym Soborze Watykańskim uchwalono słynny dogmat o czym? O nieomylności papieża. Że papież, on, gdy przemawia extra cathedra, on się nie myli. 11 lutego 1922 roku podpisane zostały układy laterańskie pomiędzy Watykanem a faszystowskimi Włochami reprezentowanymi przez Benito Mussoliniego. I wtedy właśnie utworzono suwerenne państwo Watykan na terenie Rzymu. Wtedy uznano katolicyzm za religię państwową we Włoszech. Papież otrzymał nawet 1750 milionów lirów odszkodowania za straty terytorialne swojego państwa. Poprzednio bowiem państwo kościelne obejmowało Rzym i jego prowincje. W 1939 roku, a więc w roku wybuchu II wojny światowej, w Bazylice Świętego Piotra koronowano Piusa XII na papieża takimi słowami. Posłuchajcie, to jest cytat. Przyjmij tę potrójną tiarę i wiedz, że ty jesteś ojcem książąt i królów, władcą ziemi. A więc popatrzcie, papież jest w zasadzie instytucją religijną, prawda? A tutaj mamy mowę o kimś, kto pretenduje do władzy nad całym światem. Od 1962 do 1965 roku obradował II Sobór Watykański i uchwały soborowe potwierdziły odnowę Kościoła katolickiego. Ogłoszono pojednanie z Kościołem prawosławnym,
Odwołano uroczyście klątwy na niego rzucone. Zaakcentowano konieczność dialogu z ludźmi dobrej woli. Uznano, że naród żydowski nie może być odpowiedzialnym za śmierć Chrystusa. Udzielono poparcia ONZ. Sobór orzekł, że katolicy mają obowiązek walczyć o pokój wespół ze wszystkimi ludźmi, niezależnie od religii czy światopoglądu. Czyli co się dzieje? Kościół katolicki zmienia swoją politykę. On się otwiera na świat. On jakby chce teraz współpracować ze światem. Ale jeszcze jedną rzecz uchwalono na II Soborze Watykańskim, o której muszę powiedzieć. Zaakceptowano możliwość użycia siły dla usunięcia niesprawiedliwości społecznej. Współczesny Kościół katolicki akceptuje użycie siły, gdy jest coś niewłaściwego. I to jest podstawa do przyszłych prześladowań ludu Bożego. Gdy świat chrześcijański uzna, że lud Boży no jest, prawda, persona non grata, czyli robi problemy ogromne, Kościół katolicki akceptuje użycie siły. Rządy różnych państw podpisały konkordat z papiestwem, a konkordat zapewnia uznanie przez państwo Kościoła katolickiego za partnera politycznego i autorytet moralno-religijny. Konkordat wynosi katolicyzm na pryncypialną religię w państwie i konkordat zapewnia Kościołowi wsparcie i pomoc ze strony państwa. No i co by nam się bardzo przydało, zapewnia Kościołowi finansowanie przez Skarb Państwa jego działalności, seminariów i uczelni katolickich, misji zagranicznych i wydawnictw katolickich. Moi drodzy, my się dziwimy, że Kościół katolicki ma taką rozbudowaną misję w Afryce, w Azji i tak dalej. Nie za swoje pieniądze. To państwo, jeśli chodzi o polskie misje, to państwo polskie daje dużą część pieniędzy i opłaca misje katolickie w innych krajach. No to jest zdecydowana niesprawiedliwość, bo na przykład adwentystom, naszemu kościołowi i innym kościołom takie rzeczy nie są udzielane. Współczesny ekumenizm zdąża do pojednania protestantyzmu z katolicyzmem, uznając nadrzędne stanowisko papieża. Protestantyzm przestał protestować przeciwko błędom Kościoła. Tak jak napisała Ellen White w książce Wielki Bój, buduje most nad przepaścią, wywyższając autorytet papiestwa i przyczyniając się w ten sposób do zabliźnienia śmiertelnej rany zwierzęcia. Moi drodzy, najnowsze dane, do jakich mi się udało dotrzeć, obecnie rzymski katolicyzm jest największą po islamie wzrastającą religią świata. Na przykład na przełomie XVIII i XIX wieku katolicy stanowili zaledwie 1% ludności w amerykańskich koloniach. Dzisiaj około 50% Amerykanów to katolicy. Rzymski katolicyzm stał się największym kościołem w Stanach Zjednoczonych. 6 października 1978 roku polski kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem, przyjmując imię Jana Pawła II. I jego świetny pontyfikat przydał papiestwu ogromny autorytet i popularność. Podróżując po świecie, wypromował siebie na apostoła pokoju, miłości, wolności i sprawiedliwości. Przeprosił świat za nietolerancję i prześladowania religijne. Zbliżył się do protestantów i wyznań niechrześcijańskich. Czasopismo Time ogłosiło go nawet człowiekiem roku. I podczas pontyfikatu Jana Pawła II papiestwo było już tak silne,
że przystąpiło do ofensywy przeciwko Związkowi Radzieckiemu i sowieckiemu komunizmowi. W 1982 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan spotkał się z Janem Pawłem II w Watykanie i obie strony zawarły święte przymierze zmierzające do obalenia Związku Radzieckiego i komunizmu, ale także i w innych krajach Europy. 10 stycznia 1984 roku doszło do nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Stolicą Apostolską. I my, adwentyści, musimy uznać to za przełomowe wydarzenie. Popatrzcie, Watykan i Stany Zjednoczone teraz ze sobą rozmawiają, prowadzą dialog, nawiązują stosunki dyplomatyczne. Most nad przepaścią jest zbudowany. Kontakty zostały nawiązane. 8 czerwca 2005 roku miał miejsce w Rzymie pogrzeb Jana Pawła II. I było to największe w historii zgromadzenie przywódców świata. 5 królów, 4 królowe, około 70 prezydentów i premierów z małżonkami klęczeli przy zwłokach papieża. Biskup Renato Boccardio, organizator pogrzebu, powiedział, to jest cytat: gdy oni wszyscy klęczeli przed papieżem, pomyślałem, że ci, którzy kierują światem, klęczą przed tym biednym człowiekiem. Nie miał on oddziałów wojskowych, pieniędzy ani władzy. A jednak światowi przywódcy są tutaj, uznając wielkość tego człowieka. I to są celne słowa. Ludzie rządzący światem gromadzą się wokół zmarłego papieża, oddają mu hołd. Obecny papież Franciszek z uśmiechniętą twarzą wyciąga do świata ręce w geście miłości. I to, co chcę teraz powiedzieć, jest bardzo ważne, bo ja nie wiem, czy to jest prawda, bo w Stanach Zjednoczonych nigdy nie byłem i z amerykańskimi adwentystami nie mam jakichś powiązań, a szczególnie z tymi, którzy są wykładowcami na różnych amerykańskich uniwersytetach adwentystycznych, ale podobno są takie trendy, że nawet w naszych szeregach kościelnych niektórzy, gdy interpretują te proroctwa Księgi Apokalipsy, to nie widzą w nich potęgi papiestwa, tylko jakieś inne rzeczy. Dlatego, że wielu, nawet adwentystom, nie przychodzi do głowy, że współczesne papiestwo, które tak walczy o pokój, jest takie przyjazne, że ono może być tą straszną bestią, która będzie kiedyś niszczyć lud Boży. Ale dlaczego tak jest? Bo to jest wielkie zwiedzenie. Watykan rozumie, że walka o władzę dawnymi metodami, które stosował w średniowieczu, jest z góry przegrana, prawda? Bieg wypadków wymusił od papiestwa zmianę strategii postępowania, aby odzyskać prestiż i autorytet. Dlatego papieże zaangażowali się w działalność na rzecz pokoju, tolerancji, równouprawnienia, pomocy dla biednych i uciskanych, chorych i dotkniętych kataklizmami, wojnami, walką z niesprawiedliwością, z reżimem itd. Rzymski katolicyzm dąży do tego, aby uchodzić za światowego stróża moralności. Dlatego tyle walki jest o aborcję, o eutanazję, o zapłodnienie in vitro. Tu wszystko chodzi o to, żeby Kościół pokazać, że to on jest tym stróżem moralności, że to on strzeże tego ładu i dobra na świecie. Kościół wie,
że jedynie w ten sposób może odzyskać dominację. Dlatego zmienił swój wizerunek, ale jego cele pozostały te same. Czytacie książkę Wielki Bój, prawda? No właśnie. Ellen White widziała, co się dzieje. Duch Święty ją natchnął i ona w książce Wielki Bój napisała takie słowa. Jest to cytat. Obecnie Kościół Rzymski staje frontem do świata. Chce być wobec świata w porządku. Chce prowadzić uczciwą grę. Przywdziewa na siebie szaty chrystusowe. Ale Rzym nie zmienia się w istocie. Obecne postępowanie jest częścią jego polityki. Chce on przybrać taką postać, która pozwoli mu najlepiej osiągnąć swe zamierzenia. Jasne słowa, prawda? Teraz przestawmy kolejność troszeczkę. Przeczytajmy sobie 13 rozdział, druga część wersetu 5. I dana została mu władza na miesięcy 42. W księdze Daniela i Apokalipsy chodzi tu o okres 1260 lat supremacji papieskiej. Ja tak często ten okres omawiałem, że pozwólcie, że zostawimy go z boku, nie będziemy go omawiali, ale w tej dyspozycji, którą otrzymacie, jest to opisane. Popatrzmy teraz na werset 13 i tam wersety, pierwsza część 5 wersetu i 6 werset. I dane zostały mu usta, mówiące wielkości i bluźnierstwa. I otworzyło pysk swój do bluźnierstw przeciw Bogu, by zelżyć imię Jego i namiot Jego. Namiot Jego, czyli chodzi tu o świątynię Bożą w niebiesiech. W niebie rozbijających namioty. Chodzi tu o istoty niebiańskie. Gdyby apostoł Jan napisał Apokalipsę w naszych czasach, prawdopodobnie zostałby oskarżony o plagiat dokonany z księgi Daniela. Dlatego, że to samo czytamy w księdze Daniela. To tak jak to są wersety dosłownie zacytowane w Apokalipsie z księgi Daniela. Usta w symbolice proroctw biblijnych, pamiętamy co oznaczają? Autorytet. Usta. Autorytet. Gdy papież otwiera usta, czyli przemawia, wszyscy słuchają. Gdy naucza, to narody przyjmują jego wskazania. A mową zwierzęcia są kościelne ustawy, rozporządzenia, encykliki, bulle, prawo kanoniczne, dogmaty, zasady wiary, tradycja oraz uchwały soborowe, całokształt katechezy Kościoła katolickiego. Jego hierarchowie na czele z papieżem osądzają, rozstrzygają, wydają wyroki, orzekają i opiniują. Ja pamiętam, jak zmarł papież Jan Paweł II, to ktoś w telewizji czy w radiu mówił takie słowa, że odtąd będzie, przywiąże, sumiennie będzie odtąd studiował, czytał encykliki papieskie. Powinien powiedzieć, odtąd będę sumiennie studiował Pismo Święte, prawda? Nie, odtąd będę sumiennie czytał, prawda, encykliki papieskie. Bo one kształtują narody, kształtują ludzi. I papiestwo poprzez katechezę niezgodną z Biblią wywyższa się ponad Boga i depcze jego autorytet. Obraża mieszkańców nieba. Popatrzmy na pierwszą część 7 wersetu, jest zapisane. I dane zostało mu uczynić wojnę ze świętymi i zwyciężać ich. Ta wojna zaczyna się w zasadzie od 381 roku, kiedy Teodozjusz Wielki czyni katolicy z religią państwową i chrześcijaństwo niekatolickie zostaje poddane konsekwencjom prawnym.
Około 1215 roku powstaje Święta Inkwizycja, ale w zasadzie już wcześniej Kościół z władzami świeckimi stosowali przemoc i tortury wobec inaczej wierzących. Tego wersetu nie będę rozwijał. Jest on opisany w tych materiałach, które dostaniecie. Tam jest takie streszczenie tych wiekowych prześladowań różnych grup religijnych przez papiestwo. Ale chciałbym jedną rzecz podać, bo ona jest tutaj taka ważna. Z jednej strony papieże wołają o pokój, o tolerancję religijną, ale przecież z drugiej strony w Kościele katolickim nadal obowiązują encykliki i uchwały poprzednich papieży, które są przeciwne tolerancji religijnej. Na przykład nigdy nie została odwołana encyklika Grzegorza XVI, Mirari Vos, taki jest jej tytuł. Ta encyklika została wydana w 1832 roku. Ta encyklika Mirari Vos zalicza wolność sumienia do jednego z najbardziej zaraźliwych błędów i nazywa ją absurdalną zasadą, upatrując w niej zgubę Kościoła i państwa. W 1854 roku papież Pius IX wydał następującą encyklikę i ona też nie została odwołana, przynajmniej ja nie natrafiłem na takie informacje. I tam jest takie zdanie w tej encyklice. Niedorzeczne i błędne nauki lub inne brednie broniące wolności sumienia są największym błędem, zarazą dla państwa najbardziej niebezpieczną. A w 1864 roku wyszła encyklika Quanta Cura, też papieża Piusa IX, która rzuca klątwę na wszystkich, którzy stoją w obronie wolności sumienia, wiary, jak również tych, którzy twierdzą, że Kościół nie powinien używać przemocy. No a ostatnia uchwała II Soboru Watykańskiego, pamiętacie, mówi, że Kościół zgadza się, że można używać przemocy, gdy wszyscy dojdą do wniosku, że co? Że coś jest niewłaściwego, no nie? Chociaż obecnie nie ma otwartych prześladowań, każdy niekatolik wie, z jakimi przykrościami i trudnościami spotyka się na co dzień ze strony rzymskiego katolicyzmu. Ja się z tym spotykam, jak na przykład trzeba salę na wykłady wynająć. Idę do pana dyrektora, a pan dyrektor mówi mi wprost otwarcie, proszę pana, ja chcę pracę zachować, ja nie chcę pracy stracić. Bo wiecie, po prostu naciski z zewnątrz mogą spowodować, że wybiorą innego, ponieważ on adwentystom na ich działalność użyczył sali. Popatrzmy teraz na 13 rozdział i druga część 7 wersetu. I dana została mu władza nad każdym plemieniem i ludem i językiem i narodem. Dla mnie ten zapis jest troszeczkę kłopotliwy, a przynajmniej był, bo czy chodzi w nim o panowanie papiestwa nad narodami chrześcijańskimi, czy nad całym światem? A przecież wiecie o tym, pamiętamy, że obecnie 70% populacji świata to kto? Niechrześcijanie. 70% populacji świata to niechrześcijanie. I czy w tym miejscu proroctwo zapowiada, że w przyszłości inne religie, takie jak islam, hinduizm, buddyzm i tak dalej, oddadzą hołd papiestwu? W każdym bądź razie proroctwo zapowiada absolutną władzę papiestwa, na pewno nad całym chrześcijańskim światem, i staje się coraz bardziej tego pewny, ponieważ ostatnio, czytając Wielki Bój, znalazłem w rozdziale chyba Odrodzone życie, ale tutaj dokładnie nie pamiętam, zapis Ellen White, który mówi, że szatan poprzez papiestwo chce zdobyć kontrolę nad całym światem chrześcijańskim.
Wydaje się, że narody niechrześcijańskie egzystować będą na pewno do paruzji, bo to jest zasugerowane w Księdze Apokalipsy w 16 rozdziale, a szatan nie jest zainteresowany walką z nimi, bo one już go czczą. A więc uwaga szatana koncentruje się na świętych, a zwierzę jest jego narzędziem służącym do zniszczenia tej resztki potomstwa niewiasty. I teraz popatrzmy na werset 8. I pokłonią się mu wszyscy zamieszkujący na ziemi, którego nie jest zapisane imię jego w zwoju życia, baranka zabitego na ofiarę od założenia świata. Dlaczego imiona tych, którzy oddają pokłon zwierzęciu, nie są zapisane w Księdze Żywota Baranka? Ponieważ, tak jak napisał apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, pamiętacie te słowa, nie przyjęli czego? Miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy możemy ulec zwiedzeniu. Ale miłość prawdy to jest coś po prostu, co pociąga nas ku Bogu. I to jest podstawa. Miłość prawdy. To znaczy, mieli możliwość poznać Boga, mieli możliwość skorzystać z Jego zbawienia, ale nie zależało im na tym. To nie miało dla nich większej wartości, większego znaczenia. Z własnego wyboru są zwiedzeni i czczą zwierzę, a tym samym i smoka. Bóg stworzone inteligentne istoty obdarzył wolną wolą. No i z tego tytułu zaistniało prawdopodobieństwo, że ktoś kiedyś dokona złego wyboru i podejmie niewłaściwą decyzję. I Chrystus też był tego świadomy, ale gdy mimo tego zdecydował się powołać do istnienia świat, chyba nie powiem błędnie, ale wydał tym samym wyrok na siebie, prawda? Będąc świadomym tego, Chrystus wraz z Ojcem i Duchem Świętym zdecydował się jednak powołać do istnienia świat, a jednocześnie wyrażając swoją gotowość poświęcenia siebie dla jego ocalenia, gdy dojdzie do upadku w grzech. I w tym sensie proroctwo mówi, że baranek został zabity kiedy? Jeszcze przed założeniem świata. Bo Bóg, znając przyszłość, wiedział, że zaistnieje grzech, a decydując się stworzyć ten świat i decydując się go ocalić, zdecydował się jeszcze oddać za niego swoje życie, Pan Jezus, prawda? I w tym sensie został zabity przed założeniem świata. I werset 9 i 10. Jeśli ktoś ma ucho, niech usłyszy. Jeśli ktoś do niewoli idzie. Jeśli ktoś mieczem ma zostać zabitym, jemu mieczem zostać zabitym. Tu jest wytrwałość i wiara świętych. No właśnie. Podczas supremacji papieskiej gnębiony lud Boży, bezbronny wobec potęgi Kościoła, wspartej mieczem władzy świeckiej, odnajdywał w tym zapisie otuchę i nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym okrucieństwa i dominacja rzymskiego katolicyzmu zostaną ukrócone. I stało się tak, gdy jedna z głów zwierzęcia została śmiertelnie raniona. Ale pójdźmy dalej. Zapisana obietnica zniszczenia zwierzęcia wydaje mi się, że ma bardziej znaczenie eschatologiczne, czyli ostateczne. Rzymskie papiestwo z całą swoją potęgą nieprawdy, nietolerancji i ucisku trwać będzie do końca historii świata i żadna doczesna siła nie będzie zdolna go pokonać. Kiedy ostatecznie i kto zniszczy jego potęgę? Chrystus podczas paruzji. I tu ukryta jest nasza nadzieja i otucha.
Pozostaje nam trwać i wierzyć, aż Jezus powróci. Ta świadomość ma nas wzmacniać. Co napisał apostoł Paweł? Sprawiedliwy z czego żyć będzie? Z wiary. Oczywiście chodzi tu też o usprawiedliwienie przez wiarę, o przebaczenie naszych grzechów, ale tu chodzi w ogóle o wiarę we wszystkie Boże obietnice. Proroctwo zapowiada, że przyjdzie dzień, kiedy ziemia zostanie wyzwolona z mocy grzechu, zła, papiestwo przestanie istnieć. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest nasza nadzieja, na której spełnienie się oczekujemy. I w ten sposób doszliśmy do końca naszego rozważania. Wam dziękuję za uwagę, że nie znudziliście się tyloma różnymi datami i tak dalej, ale przynajmniej mamy jakiś obraz taki dokładniejszy tego, co omawia proroctwo. Być może w tych druczkach, które dostajecie, może znajdą się jakieś błędy i tak dalej, bo jestem przecież omylnym człowiekiem, mogę się pomylić, coś nie tak zrozumieć, ale moi drodzy, to jest jakby doping dla nas wszystkich, abyśmy gorliwie studiowali Boże proroctwa, prawda? Abyśmy sprawdzali, analizowali i wyciągali z nich dla siebie naukę, nadzieję na przyszłość. Również Bogu dziękuję za te proroctwa. Pamiętacie, że pięknie napisał Jan w imieniu Pana Jezusa: błogosławiony ten, który czyta, bo czas jest bliski. To jesteśmy błogosławieni. Dziękuję. Boże Święty, dziękujemy z całego serca za proroctwa biblijne. Z jednej strony pokazują, przez ile cierpień przeszedł lud Boży, a jednak go przeprowadziłeś i nawet umierając pozostali Tobie wierni. Z drugiej strony pokazują nam, jak wspaniałe będzie zwycięstwo, gdy Chrystus Pan powróci i da nam już literalnie życie wieczne. Boże, Panie Jezu, Ty sam powiedziałeś, że proroctwa są po to, aby wzbudzać w nas wiarę, pewność nie tylko istnienia Boga, ale tego, że Ty sprawujesz kontrolę nad światem i prowadzisz historię ludzkości tak, jak uznajesz za słuszne, aby zakończyć historię grzechu i zła. Dlatego dziękujemy za te proroctwa. Pomóż nam je rozumieć, przygotować się na nadchodzące wydarzenia, a także przekazać je innym. Dziękujemy za Twoją opiekę, łaskę nam okazaną, przebaczenie i pojednanie. Panie nasz, w Twoje ręce oddajemy nasze życie. Dopomóż nam, byśmy mogli żyć dla Twojej chwały, pozostać uświęceni, czyści i nieskazitelni. I wykorzystaj nasze życie dla Twojej świętej misji, w Twoim planie zbawienia. Niech Twoje błogosławieństwo na nas spłynie. I Tobie, Boże Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, my, Twoje stworzenia w tym świętym dniu sobotnim, pochylamy się przed Tobą w czci i Tobie składamy nasze uwielbienie, nasz hołd, rozumiejąc, że nasze życie, nasze drogi, wszystko jest w Twoich rękach i wszystko od Ciebie zależy. Amen. Amen.